Dzień dobry Państwu, niedziela 9 czerwca. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie tygodnia średzkiej. My dzisiaj jesteśmy na starym rynku pod namiotem. Być może będą zdarzały się jakieś dziwne sytuacje w rodzaju, że ktoś nam wbiegnie w trakcie tego programu, ale musimy to przyjąć z dobrostanem i z uśmiechem. Ja nazywam się Zbigniew Król i będę dzisiaj razem z Krzysztofem Kubiakiem prowadził dla Państwa bardzo ciekawe rozmowy. Za kamerą Przemysław Pawędzowski. Nagranie realizuje oczywiście agencja reklamowa Kapary.com. Będziemy mieć dzisiaj troje wspaniałych gości. Będzie u nas Ewa Ruszkiewicz, czyli dziennikarka i pisarka książek dla dzieci. Będzie u nas Maria, czy też Marysia Duszczak-Wujek, inicjatorka, pomysłodawczyni Rzeczodzielni. I będzie z nami Grzegorz Budasz, śledzki restaurator, ale również oczywiście radny miejski. Będziemy rozmawiali o Starówce i troszeczkę o lokalnej polityce. A ja Państwa na początku zapraszam na przegląd tego, co pisaliśmy w tym tygodniu w Gazecie Średzkiej. I o czym pisaliśmy w najnowszym numerze Gazety Średzkiej, który 6 czerwca trafił do punktów sprzedaży. Być może nasi stali czytelnicy, a nawet nie być może, ale na pewno nasi stali czytelnicy wiedzą, że u nas zawsze przodują te tematy inwestycyjne na pierwszych stronach i tak też najbliżej pierwszej strony przeczytacie Państwo o dwóch, myślę, bardzo ważnych inwestycjach. Otóż w najbliższym czasie rusza remont ulicy Harcerskiej. Wykonawca modernizacji, tej modernizacji zgłosił już zmiany organizacji ruchu. Można zakładać, że tak naprawdę na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni te prace się rozpoczną. No i można również zakładać, że w ciągu ulicy Harcerskiej będziemy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Już teraz ostrzegamy, chociaż o tym na pewno będziemy przypominać. Ale będzie jeszcze gorzej, bo rusza przetarg na rozbudowę wyjazdu z ulicy Kurnickiej na drogę krajową numer 11. Oczywiście po tych pracach będzie lepiej, ale gorzej będzie w czasie ich prowadzenia. Przypomnijmy, że te prace, które będą realizowane nomen omen z dofinansowania rządowego programu inwestycji strategicznych, czyli z Polskiego Ładu, będą polegały na tym, aby stworzyć lewoskręt i prawoskręt na 11. No i jak się Państwo na pewno domyślają, prace spowodują albo chwilowe utrudnienia, albo jak udało nam się dowiedzieć, być może również chwilowe zamknięcia tego wyjazdu. Zatem na przestrzeni pewnie najbliższych kilkunastu tygodni zapewne te prace się rozpoczną, no i będziemy musieli liczyć się z utrudnieniami, ale proszę Państwa, no patrzmy na ten efekt, który będzie przed nami, bo myślę, że on będzie naprawdę pozytywny. O tej inwestycji wiele osób mówiło i na tę inwestycję wiele osób czekało. Plenerowe studio, jak Państwo widzą, kartki same się przewracają, więc dziękujemy tym okolicznościom przyrody za to, że przynajmniej nie muszę sam poszukiwać kolejnych treści do naszego przeglądu. A będę Państwu teraz opowiadał o dwóch rozmowach, które mamy w najnowszym numerze. Zaczniemy od wywiadu z Julią Siejak, która od wielu lat prowadzi Impresja Studio w Sierodzie. Julia Siejak jest specjalistką w tym, jak sprawić, by kobiety były piękniejsze, bo oczywiście to, że kobiety są piękne, to nie ulega wątpliwości, ale Julia Siejak w rozmowie ze mną mówi o tym, że kobiety przede wszystkim chcą być naturalne. Pytam również Julię Siejak o to, czy media społecznościowe nie tworzą tak w zasadzie zbyt wyidealizowanego obrazu kobiety. Cała obszerna rozmowa w najnowszej Gazecie Średzkiej. Zajrzyjcie koniecznie. I druga rozmowa, którą Państwu chciałbym zaproponować do lektury, to wywiad z Krzyśkiem Gruszczyńskim, który od lat zajmuje się szeroko rozumianą kulturą, jest organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym, ale tworzył również murale i o te murale Krzysztofa Gruszczyńskiego pytam. Rozmawiam z Krzysztofem przede wszystkim o tym, po co murale w naszych miastach oraz o tym, jaka jest tak naprawdę droga od pomysłu do realizacji. Wielu z nas bardzo lubi przyglądać się pięknym muralom,
w naszych miastach, na blokach, na różnych ścianach. Ale jak się okazuje, droga do ich realizacji wcale nie jest taka łatwa i nie jest też tania, o czym Krzysztof mi tutaj szeroko opowiada. Polecam Państwu tę rozmowę. Najważniejszym wątkiem, który już wskazujemy w tytule, jest to, że murale nas integrują i miejmy nadzieję, żeby taka integracja w Środzie następowała. No przecież jesteśmy fantastycznym społeczeństwem, bo Środzianie to świetni ludzie i to też podkreślamy w tym numerze, bo o wielu inicjatywach, które tworzą Środzianie, piszemy i z tych pięknych okoliczności Starego Rynku w Środzie Wielkopolskiej, przy tych pięknych kwiatach, o których również piszemy. Zapraszamy Państwa do zakupu najnowszej Gazety Średzkiej, czy to w wersji papierowej, czy to tradycyjnej, na sklep.gazetaśrecka.pl. Bardzo polecamy i zachęcamy do lektury. A moim gościem, moim i Państwa gościem jest Ewa Ruszkiewicz, dziennikarka, pisarka książek dla dzieci. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Może nie wszyscy Państwo wiecie, a szkoda, bo kiedy wrzuci się na przykład Empik i wpisze się Ewa Ruszkiewicz, to wyskoczy chyba 15 pozycji akurat w tej chwili bajek, które Ewa napisała. Ja w ogóle zachęcam do tego, żebyście Państwo zakupili i posłuchali. Ja sam dzisiaj słuchałem sobie bajki przed tym programem o żółwiu Leopoldzie i powiem szczerze, że zobaczyłem w pewnych momentach siebie, co bardzo niepokojące, ale chciałem Ciebie, Ewo, najpierw zapytać, czy zawsze jako dziecko lubiłaś bajki? Tak, to pytanie zasadnicze i fundamentalne dla mnie. Tak, od najmłodszych lat, jak tylko nauczyłam się czytać książki mi towarzyszyły. I to było bardzo intuicyjne. To było czytanie dla rozrywki. To było czytanie dla przyjemności. Ja dopiero post factum tak naprawdę dowiedziałam się, co to czytanie robi z głową, jak ważny ma wpływ na to, jak postrzegamy świat, jak potrafimy krytycznie myśleć. Dla mnie bajki, w ogóle literatura dziecięca, to jest taka trampolina do lepszego życia. Ja nie chcę oczywiście demonizować książki, bo na książkach świat się nie zaczyna ani się nie kończy, ale odgrywają olbrzymią rolę w wychowywaniu dzieci i w tym, jak one potem patrzą na świat, jakimi są ludźmi, jakimi wartościami się kierują. Dlatego też teraz, w tym dorosłym już moim życiu, zaangażowałam się w takie propagowanie czytelnictwa, w przekonywanie młodych, że warto czytać i opowiadam im o tym, że bajki i w ogóle czytanie i sięganie po literaturę to otrzymywanie takiego kodu dostępu do alternatywnego świata, do cudownych przeżyć i do doświadczeń. Już dzisiaj naukowcy, neurobiolodzy, psycholingwiści, oni już wiedzą, że my uczymy się też przez czytanie i to są takie doświadczenia, których nigdy byśmy w realnym świecie mogli nie przeżyć, a mimo to mają wpływ na nas. Ostatnio przeczytałam o takich fenomenalnych badaniach właśnie z Instytutu Psycholingwistycznego, gdzie naukowcy pojechali do Indii i wzięli na warsztat i do badania niepiśmienne osoby i zaczęli ich uczyć czytać. I okazało się, że przez 6 miesięcy czytania zmieniły się ich głębokie struktury mózgu. To jest tak, jak wiesz, jak ja wyliczam młodzieży i dzieciom, co robi czytanie, to się zaczyna właśnie od tej przyjemności, od tego relaksu i od stresowania, po naprawdę profilaktykę, bo nawet mówi się o tym, że czytanie hamuje chorobę Alzheimera. No to są takie rzeczy, które mnie fascynują. Jako dziecko nie miałam tej doszytej jakby filozofii, ideologii do tego. Po prostu czytałam, bo to był najfajniejszy dla mnie sposób spędzania wolnego czasu. Miałaś takich bohaterów swoich ulubionych, którzy w tobie są jakby do dzisiaj i ty nawet pisząc, czasami gdzieś wspominasz po prostu te postacie, które były dla ciebie wówczas ważne. Tak, jest taka jedna bohaterka i to jest Pipi Pończoszanka, która jest taką buntowniczką, niezależną młodą kobietą, wiesz, rebelię ma w naturze i jest silna, odważna. Ma niesamowitą wyobraźnię i siłę nie tylko fizyczną, ale też taką duchową.
i ją zawsze, zawsze wspominam i chciałabym, żeby moje bohaterki no, też zapisywały się na kartach właśnie takimi osobowościami, aczkolwiek nie ukrywam, że mnie najczęściej inspiruje życie. Bo to życie pisze najlepsze scenariusze. To za chwileczkę wrócimy do tego właśnie, jak powstawały twoje bajki i skąd brałaś po prostu na to pomysły. Bajki na pewno uczą i na pewno są rozrywką. Mhm. To są takie te dwa elementy, kiedy ty po prostu myślisz o tej fabule, to pewnie też te dwa elementy przede wszystkim są dla ciebie istotne. Tak, chociaż właśnie z jednej strony lubię tylko te bajki, które bawią i są przygodą i można się ponieść i są takim szaleństwem dla dzieci, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak nie przez bajki, to jak najlepiej właśnie no, przemycać te wartościowe treści. W tym dzisiejszym głośnym, zabieganym, pędzącym świecie, takim zdigitalizowanym i przepełnionym no, różnymi treściami, krótko mówiąc, książki są taką perełką, w której właśnie można opowiedzieć o czymś ważnym. Więc tak, jak najbardziej zawsze mam to na uwadze. Zawsze chcę moim czytelnikom powiedzieć coś ważnego. Kiedy pojawiła się pierwsza książka? Pomysł na pierwszą książkę i jak ona tak naprawdę znalazła się na kartach i później ukazała się drukiem czy też w formie audiobooku? Tak, pierwszy to był audiobook. Moja przygoda z audiobookami zaczęła się bardzo dawno. Ja wychowałam się na słuchowiskach Polskiego Radia. Ja do dzisiaj, Zbyszku, znam je na pamięć. Po prostu wałkowałam je, mama mi je włączała na kasetach i tak ich słuchałam. Tak potem zaczęła się moja przygoda z audiobookami, że najpierw puszczałam je synowi. A potem pomyślałam, jak już miałam trzech synów, razem z moim mężem, że fajnie byłoby sprawić im na Dzień Dziecka no taki niecodzienny prezent. Skoro mam narzędzia i potrafię pisać, bo zawodowo zajmuję się pisaniem już od 20 lat, postanowiłam, że włożę tych moich synów, zrobię z nich bohaterów literackich, trochę przemieszam fabułę z rzeczywistością. No i tak napisałam pierwszą opowieść. Mój mąż znalazł lektora, który nam to nagrał, no i dzieci otrzymały tę przygodę do odsłuchania w Dzień Dziecka jako prezent. To był no fan niesamowity, skakały po kanapie. Czy one się rozpoznały w tej bajce? Tak, no wiadomo, że one mają te imiona oczywiście. Tak, mają imiona, synów. Ale mają też swoje słówka, swoje powiedzenia, swoje zachowania. Ja trochę, wiesz co, ja w tych moich bajkach o moich synach, bo mam taką serię bajek o Guciu, Leosiu i Tadziu, to są moi synowie, ja trochę jestem takim trochę ich no, kronikarzem. Ja mam taką ideę fix, że na przyszłość oni sobie to odsłuchają i będą mogli wrócić do czasów dzieciństwa i się znowu trochę pobawić. Natomiast z tą pierwszą bajką było tak, że ja to miałam napisane po prostu dla siebie, dla nich. Tak? Dałam im to jako prezent, ale lektor, który to nagrywał, ma swoje dzieci i on dał im to do odsłuchania. I on mówi do mnie tak, Ewa, one nie mogły się doczekać, co będzie dalej, to jest dobre. Ja skromnie podchodzę do tego, co ja piszę. Ja jestem raczej rzemieślnikiem niż artystką i pewnie, że umiem redagować te zdania, ale nigdy nie pomyślałabym, że to się może komuś podobać. Ja jako dziennikarka piszę zupełnie inne rzeczy niż literatura dziecięca, taka, która może bawić, uczyć i być fajna. Więc jak on mi tak powiedział, no to zaczęłam rozsyłać po dalszych swoich znajomych i wysłałam do jednych, odsłuchajcie to proszę, pokażcie swoim dzieciom, no bo wiadomo, że literatura dziecięca no to jest literatura dla dzieci. No i tak dostawałam feedback. Fajne, dobre, chcemy następną część. I tak odważyłam się napisać, wysłać to do dystrybutorów i tak zaczęła się moja przygoda z produkcją audiobooków. Teraz mam swojego lektora, który mi tylko czyta, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak już zaczęłam pisać audiobooki i je wydawać, produkować, to potem zapragnęłam pisać i wydawać normalne książki. I stąd zrodził się mój pomysł na taki projekt Piszemy bajki. Pomyślałam sobie, że skoro włożyłam moich dzieci do bajki i stworzyłam z nich bohaterów literackich, to mogłabym też inne dzieci, które może też chciałyby przeżyć jakąś niezwykłą przygodę, podróżować, nie wiem, w kartonie na księżyc, na dywanie, nie wiem, na trampolinie skakać i ratować małe żółwie. Taka bajka powstała dla moich przyjaciół.
No i tak od pomysłu do pomysłu zrodził się właśnie pomysł, że będę pisać bajki, a teraz to się rozwinęło tak, że zgłaszają się do mnie już duzi klienci, którzy zamawiają u mnie swoje historie. Jeżeli zamawiają u Ciebie historię, to rozumiem, że dają Tobie po prostu coś w rodzaju takiej podstawy, co chcieliby, albo kto ma być bohaterem po prostu tej książki. Tak to się odbywa, tak? Tak. Między innymi taka jest historia z misią adwokatką i misiem adwokatem. Zgłosiła się do mnie Naczelna Rada Adwokacka, która ma taką fenomenalną akcję Bajeczni Adwokaci. Mecenasi w całej Polsce i nawet poza granicami naszego kraju odwiedzają dzieci i opowiadają o swojej profesji. I edukują na płaszczyźnie obywatelskiej, ekologicznej, prawnej. To jest fenomenalna sprawa. Zgłosili się do mnie przedstawiciele Naczelnej Rady i poprosili o historię. I na tej podstawie napisałam historię o misiu adwokacie i teraz druga część powstała o misi adwokatce. To jest w ogóle niesamowita akcja. My będziemy o niej pisać w Gazecie Śledzkiej już w przyszłym tygodniu, taki większy materiał. Ale chciałbym Cię zapytać, jaki jest odbiór wśród dzieci właśnie tych postaci bajkowych, którzy sprawują tak szacowne funkcje i pewnie często dzieci mają dystans do osób, które chodzą w togach. Tak, ale trochę mecenasi odczarowują tę postać i ja nazywałam w mojej bajce o misiu adwokacie togę z zielonym żabotem, taką peleryną superbohatera. Bo ideą, która mi przyświecała przy pisaniu tej historii, było to, żeby pokazać dzieciom, że adwokat, czyli osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, to jest ktoś, do kogo można się zwrócić o pomoc. Są takie sytuacje, w których ludzie myślą, że nie ma żadnego rozwiązania. Czują się podstawieni pod ścianą i wynikają z tego ogromne tragedie. Dlatego tak ważne jest, żeby już od małego mówić nie tylko o tym, że strażak gasi pożar, policjant łapie złodziei, że ratownik medyczny przeprowadza reanimację, ale również, że są osoby, które w tym gąszczu prawnych zawiłości potrafią dać taki drogowskaz i pokazać, że nie wszystko jest stracone i że są problemy, które naprawdę można rozwiązać. Dzieci są naprawdę wdzięcznymi czytelnikami, czytelniczkami, słuchaczami. Dzieci są bardzo entuzjastyczne i podchodzą do tego z otwartym sercem. Zresztą no, wszystkie dzieci takie są. Ja się jeszcze nie spotkałam z grupą, a odwiedzam dzieci ze swoimi spotkaniami autorskimi naprawdę w różnych szkołach, w różnych miejscowościach. I jeszcze się nie spotkałam z dziećmi, które wykręciły nosem na bajkę. Więc bajka to jest bardzo, bardzo dobre narzędzie do przekazywania dobrych, mądrych, wartościowych treści. Do tego, żeby mówić o tym. Mówiliśmy o frajdzie dzieciaków, a ja przy okazji tego projektu chciałem zapytać Ciebie o frajdę adwokatów. Bo myślę sobie, że też taką frajdę mają podczas spotkań z dzieciakami i podczas czytania im Twoich bajek. Tak, mam taki feedback, że naprawdę bardzo dobrze się bawią i dostaję takie informacje, że czasami spotkanie z młodym czytelnikiem i młodą czytelniczką jest trudniejsze niż przed sądem. Bo tutaj trzeba być prawdziwym, autentycznym i tutaj jest duża trudność w tym, żeby opowiedzieć o naprawdę skomplikowanych rzeczach prostym językiem. Ja się sama nieźle nagimnastykowałam, żeby opowiedzieć dzieciom, czym jest, nie wiem, proces sądowy, kim jest prokurator, co to jest ta toga, jak wygląda, nie wiem, na przykład, że można dostać odszkodowanie za jakąś krzywdę. To są rzeczy, myślę, które już od najmłodszych lat powinny być dzieciom komunikowane i jestem naprawdę wdzięczna tej Naczelnej Radzie Adwokackiej, że zainwestowała swoje te zasoby ludzkie i zorganizowała tak szeroko zakrojoną akcję właśnie w propagowanie czytelnictwa jednocześnie, a z drugiej strony tych postaw takich obywatelskich. Zostawmy w takim razie bajki. Chciałem Ciebie jeszcze zapytać o Twoją pracę dziennikarską, bo jesteś dziennikarką, tak jak powiedziałaś, z wieloletnim doświadczeniem. Piszesz dla Super Expressu i piszesz o sprawach bardzo różnych, bo to jest dział wydarzenia. Najpierw chciałem Ciebie zapytać w ogóle, czy pisanie bajek działa na Ciebie odstresowująco po prostu po tych wszystkich wydarzeniach, które obsługujesz, bo przecież obsługujesz również wydarzenia bardzo trudne. Tak, ja jestem dziennikarką newsową. Faktycznie jestem dziennikarką od 20 lat, a w Super Expressie od 2007 roku.
i zajmuję się w mojej gazecie takimi hard newsami. To są te historie, które przedostają się na czołówki gazet, te czerwone paski w telewizjach informacyjnych, to są właśnie te rzeczy. I to faktycznie są rzeczy trudne. Niestety są to głównie rzeczy kryminalno-sensacyjne. I to faktycznie jest trudny temat, to trzeba pewnie sobie wypracować jakiś sposób odreagowywania tego. I tak, bajki są sposobem, żeby zachować tą równowagę i balans. I kiedyś usłyszałam od kogoś, że a skoro ty masz te kryminalne historie z Wielkopolski w małym palcu, bo praktycznie jestem na wszystkich wydarzeniach, które się dzieją w Wielkopolsce, obserwuję i opisuję większość dużych procesów, że mogłabym pisać kryminały. Nie, myślę, że jednak bajka to jest bardziej moje powołanie i faktycznie to jest odstresowujące. A czy w twojej pracy zdarza się też, że zajmujesz się takimi rzeczami newsowymi, ale mniej poważnymi, które bawią jednak czytelnika? Tak, na pewno tak. Pracuję dla gazety bulwarowej, tak. to jest tabloid i rządzi się swoimi sprawami i nie zawsze jest tak, że te hard newsy się pojawiają i wtedy jak najbardziej sięgam po wesołe historie. Ja zresztą w ogóle muszę ci, Zbyszku, powiedzieć, że w dziennikarstwie najbardziej sobie cenię właśnie poznawanie świata, obcowanie z ludźmi, rozmowę z nimi, doświadczanie tych historii tak organoleptycznie wręcz, można by powiedzieć. Ten proces pisania to jest już taka rzecz wtórna czasami w naszym zawodzie. Też te teksty nie są za bardzo skomplikowane, więc faktycznie najciekawsze, największa adrenalina jest wtedy, kiedy można pojechać na miejsce, gdzie się coś dzieje i być w centrum wydarzeń. No, dziękuję, że to powiedziałaś, bo to chyba takie bardzo istotne, taka kwintesencja naszego zawodu, że trzeba mieć w sobie właśnie taką ciekawość, żeby przeżywać coś po prostu też interesującego, a przy okazji informować o tym oczywiście naszych czytelników. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, to była fantastyczna rozmowa. My zachęcamy Państwa do czytania bajek, nie tylko Ewy Ruszkiewicz, chociaż bardzo zachęcam do tego, żebyście sięgali po bajki Ewy Ruszkiewicz, ale generalnie czytajcie bajki swoim dzieciom i zachęcajcie do tego, aby jak najwięcej czytały, bo to po prostu rozwija. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy na półkolonie letnie organizowane przez Gazetę Średzką. To wyjątkowa przygoda z nagrywaniem, montażem i obróbką dźwięku. Zapisz swoje dziecko już dziś. Wyprawa Wigry 2 dobiegła końca. Tym razem jechałem dla Leosia Stępińskiego, promując jego zbiórkę na leczenie i rehabilitację. Przejechałem łącznie 640 km, 8 dni. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, Sławomir Bednarek na tym to rowerze Wigry 2 z lat 70. z tą niewielką, choć naładowaną, zdaje się chyba do granic możliwości przyczepką, przejechał ponad 600 km. Sławku, jak twoje samopoczucie w ogóle? No czuję się świetnie. Czuję się świetnie, tak jakbym wcale nie wyjechał w wyprawę. Nie czuję zmęczenia. Czy to jest tak, że ty na tym rowerze jednak wypoczywasz? Jest to dla ciebie forma urlopu? Tak, tak. Ja na tym rowerze wypoczywam. Wyjeżdżam zmęczony, jak zawsze tłumaczę, wyjeżdżam zmęczony, wracam wypoczęty. To kolejna wyprawa rowerowa. Czy planujesz już kolejną? Czy w głowie są kolejne pomysły i kolejne plany? Są kolejne plany, ale jeszcze nie zdradzę. I na pewno to nie będzie w tym roku, tylko jak już, to w przyszłym roku. Szanowni Państwo, my oczywiście przypominamy, że zbiórkę na leczenie Leosia Stępińskiego ciągle można wspierać na portalu zrzutka.pl. Tutaj pod tym adresem mogą Państwo znaleźć więcej szczegółów, jak i bezpośredni odnośnik do tego, aby wspierać leczenie tego młodego średzianina. My Sławomirowi Bednarkowi serdecznie gratulujemy, bo po raz kolejny pokazał, że jest niezwykłym społecznikiem i człowiekiem, który zasługuje na wielkie uznanie za swoją działalność
społeczną i charytatywną. Sławku, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzieli właśnie przed chwilą na swoich ekranach, Sławomir Bednarek, czyli średzki cyklista, który rowerem Wigry 2 od kilku lat promuje ważne średzkie inicjatywy społeczne i charytatywne, wrócił ze swojej kolejnej wyprawy. W najbliższym numerze gazety oczywiście obszerna relacja z tej wyprawy. A tymczasem przechodzimy do naszej kolejnej rozmowy w naszym plenerowym studiu na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej. Jest już ze mną Marysia Duszczak-Wujek. Witam. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry, Krzysiu. Bardzo mi miło. Marysia Duszczak-Wujek, która jest administratorką grupy Wydam za darmo Środa Wielkopolska oraz inicjatorką powstania Rzeczodzielni w Środzie Wielkopolskiej. Być może nie wszyscy Państwo wiedzą, grupa Wydam za darmo Środa Wielkopolska to takie miejsce na Facebooku, na którym można przekazywać nieużywane przedmioty, ubrania, zabawki, chociażby meble. Wiele, wiele przedmiotów, które nie są przez nas wykorzystywane. Grupa liczy 12 270 członków, przynajmniej tak było krótko przed tym, czym rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jest duma, jest satysfakcja? Tak, jest duma, jest satysfakcja, serce się raduje. No coś pięknego, coś wspaniałego. Polecam każdemu. To może na początek powiedzmy, w jaki sposób w ogóle powstała grupa Wydam za darmo i czy od samego początku myślałeś, że będzie to taki sukces? Wiesz co, to był przypadek. Jedna ze znajomych potrzebowała stoliczek w stylu Ludwika XVI. Wiedząc, że znam troszeczkę dużo osób, bo no, znają mnie niektóre osoby, mam ten kontakt dość szeroki, popytałam tu i ówdzie i się to znalazło. Po jednym dniu, można tak powiedzieć, pomyślałam sobie, że na swoim profilu facebookowym zapytam moich znajomych, co by o tym myśleli i czy by byli za tym. Kiedy to opublikowałam z takim zapytaniem, z taką prośbą, po prostu szereg ludzi na tak, wszyscy na tak, Maja spróbuj, Maja działaj, pewnie, że tak. No i będąc wtedy jeszcze na wychowawczym, gdzie miałam i mam cudowne dzieci, ale synek był malutki, pozwolił mi na to, żeby realizować po malutku swoje plany i nawet nie wiem kiedy, to wszystko już działa 6 lat. Udało się, ciągnę to jakoś, z pomocą bardzo dobrych ludzi przy mnie. Powiem tak, że inicjatywa wyszła niby z mojej strony, z tego względu, że ja zostałam o coś poproszona i udało się załatwić, ale w gruncie rzeczy mobilizacja ludzi, którzy szukali tej pomocy prywatnie do mojej osoby, dała mi do myślenia, żeby coś takiego powstało łącznie jako stacjonarnie. Grupa internetowa jest, tak jak już wspomniałam, jest 6 lat, z czego jestem ogromnie dumna. Oczywiście są krytycy i zwolennicy tej grupy. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem też zupą pomidorową, ani cukierkiem by mnie lubili. Ale robimy wszystko, by to miało ręce i nogi i naprawdę fajnie nam to wychodzi. Bywa wzruszająco, kiedy ta pomoc faktycznie dociera do osób, które tej pomocy faktycznie potrzebują, czy po prostu są w ubóstwie. Powiem tak, jeśli chodzi, pozwoli, że mały wątek tylko włączę. Jasne. Grupa nie jest tylko dla osób z ubóstwa, bo nie obrażając tu oczywiście Twojego pytania, broń Boże, i Twojej osoby, grupa jest dla ludzi. Oczywiście. W sensie, że dla wszystkich, ale tak, spotkałam się z rodzinami, gdzie szukali chleba. Spotkałam się z rodzinami, gdzie szukane było mleko dla dziecka. Spotkałam się z rodzinami, gdzie dziecko chodziło jeszcze jesienią w letnich bucikach. Ja to bardzo przeżywałam, po prostu dla mnie to jest niezrozumiałe. Z tego względu, że w moim domu zawsze było wszystko. Ja nie pamiętam rzeczy, żebyśmy były głodne, żebyśmy chodzili nieodziani. Po prostu ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko szukało chleba czy matka dla tego dziecka czegokolwiek. Tak, zdarzyło się, że moja pierwsza taka poważna zbiórka miała na celu pomóc kobiecie prześladowanej przez męża. Były ruszone takie akcje, że masakra. Były ruszone nawet tutaj pan Wysołek odnośnie remontu nawet tego mieszkania. Była ruszona pani z Urzędu Pracy, dyrektor, pani Aneta, pani Kaźmierczak wtedy. Było bardzo duże grono osób bardzo wspierających się. Kiedy zawoziliśmy prawie całe dukato, można tak powiedzieć, żywności, ziemniaki, marchew, przetwory suche, rozumiecie Państwo, takie typu naprawdę potrzebne na co dzień,
Jedna rzecz mi utknęła w pamięci, że podleciały do mnie takie dwa małe gzuby, nie znając mnie dobrze, a jeszcze były prezenty, buciki, tym podobnym. Ciociu, my Cię kochamy, dziękujemy. To było coś pięknego. Nigdy takich scen nie nagrywam z tego względu, że ja tylko opublikuję, dokumentuję, że to jest dane, bo uważam, że jeśli ktoś prosi mnie prywatnie o wsparcie, dla mnie liczy się ten człowiek i jego prywatność. To jest Twoja misja. To jest moja misja, tak. Czy ktoś mi zaufa, czy nie, musi też uszanować tą decyzję, że to RODO w moim przekonaniu nadal istnieje. Powiedzmy jeszcze troszkę o samej grupie. Jak dbacie o to, żeby ona nie była takim miejscem do utylizacji rzeczy, których na co dzień nie potrzebujemy? No bo oczywiście wiele rzeczy oddajemy, tak. Ale myślę, że niewielki margines jest tego błędu, żeby ta grupa nie stała się przypadkiem śmietnikiem. Tak. Jak o to dbacie? Właśnie taką samą konsencję mowy miał pan starosta Ernest Iwańczuk, kiedy otwieraliśmy punkt rzeczodzielny na miejscu stacjonarny. Bo marnuje się bardzo dużo tych rzeczy, no, mamy środowisko, jakie mamy, musimy o to dbać. Ale staramy się robić w ten sposób, że rzeczy, które już u mnie na półce robią się, że tak powiem, za długo leżą czy cokolwiek, współpracuję z panią położną Elą Sochą, która jest w kontakcie z misją w Afryce. Oczywiście. Tam nie idą rzeczy podarte, tam nie idą rzeczy zniszczone, tylko które przeleżały już za długo, na przykład w rzeczodzielni. Odnośnie tego nierobienia śmietnika zdarzyło się, że po osobach, które bym się nie spodziewała, no niestety zdarzyło się. Ale nigdy nie upominałam z tego względu, że dla mnie liczy się człowiek i ja mogę też to w jakimś stopniu posprzątać. No i robimy tak, żeby to miało ręce i nogi. Pochodną grupę Wydam za darmo, która działa na Facebooku od 5 lat. Od 6? Od 6. Tak. A widzisz, tutaj na Facebooku... 2018, 18 lipiec. Facebook napisał około 5 lat. Około 5 lat, czyli 6 lat poprawiamy tak, nasze notatki. Tak, będę wdzięczna, dziękuję. Poprawiamy nasze notatki, proszę Państwa, 6 lat. Tak. I pochodną tej grupy jest rzeczodzielnia, która powstała w kwietniu przy ulicy Czerwonego Krzyża w Sierodzie. Ten pomysł był związany stricte z grupą na Facebooku, czy może ta inicjatywa wyszła zupełnie z innych rozmów, z innych rozważań? To znaczy się, mam dobrą znajomą, jeśli mogę się pochwalić, która prowadzi rzeczodzielnie Kurnik. Serdecznie pozdrawiam, jeśli tam będzie odsłuchiwać. Tola, kochanie moje. Ta dziewczyna, dzięki tej dziewczynie mam dużo wskazówek, dzięki tej dziewczynie mam dużo podpowiedzi. Ona mówi do mnie, Maja, otwórz stacjonarnie, tak fajnie prężycie na Facebooku. Zrób coś, działaj, chódź, pytaj. Oni też przez gminę oczywiście dostali, tylko mają większy punkt, wiadomo. Ale dla mnie ten punkt, który jest, powstał przede wszystkim z myślą o grupie facebookowej. No i przede wszystkim, żeby ci, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia, nie wstydzili się, podeszli, podjechali, bo nie zawsze na Facebooku są, mogą być i tym podobnym, nie? Przede wszystkim pod grupę. Tak, tak. No i właśnie na Facebooku, szczególnie na takich średnich grupach mieszkańców, na których często są wymieniane bardzo ciekawe spostrzeżenia i prowadzone są bardzo ciekawe dyskusje. Wielokrotnie czytałem tam, jeszcze przed powstaniem Twojej inicjatywy, czytałem takie komentarze, stwórzmy rzeczodzielnie, jadłodzielnie, książkodzielnie. Tak. Tych inicjatyw było mnóstwo. Tak. Czasami czytając te niektóre głosy miałem wrażenie, że chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak ciężka jest droga do powstania tego typu miejsca. I opowiedz może, jak wyglądał ten proces, żeby w ogóle rzeczodzielnia powstała, bo to naprawdę nie było takie proste i nie szło tego zrobić gdzie bądź, tak jak niektórzy sugerowali. No tak, nie ukrywam, że wierciłam dziurę w brzuchu panu burmistrzowi. Do końca życia będę mu bardzo wdzięczna za ten punkt. On pewnie jak mnie widział w gminie, to chyba zamykał nawet drzwi, nie żartuję tutaj. Zawsze byłam nawet poczęstowana kawą, tylko zawsze pan burmistrz mówił, Marysiu, cierpliwości, to musi być dobre miejsce, z dobrym dojazdem, widocznością. I ja po prostu mu zaufałam. Ja po prostu czekałam za jego odpowiedzią. I suma summarum, przyszedł taki piękny dzień, jak 4 kwietnia. Dostałam telefon i to była taka niespodzianka z ich strony, bo ja do końca nie wiedziałam, gdzie ja jadę. Jak zobaczyłam przy szpitalu poklejoną okna naklejone z moim logo Pszczółka Maja,
która jest również tłem na naszej grupie facebookowej i do góry napisane rzeczodzielnia, po prostu uwierzcie mi, stanęłam jak słup, nie wiedziałam co zrobić. Do końca życia będę wdzięczna panu burmistrzowi, panu Ernestowi Iwanczykowi staroście, panu prezesowi szpitala Pawłowi Dopierałowi, wszystkim dobrym, serdecznym mi ludziom, którzy również mnie wspierali w tej kwestii, pani Anecie Kłopot-Warteckiej, która jest moim motorem od kilku lat, która mnie bardzo wspiera prywatnie również. Zawsze mówi: Marysiu, działaj, ty potrafisz, ty umiesz. To jest mój taki motor, to jest kobieta, dzięki której osiągnęłam trochę więcej, bo ona mnie umiała podebrać, zmobilizować i piąć w ten szczyt, że tak powiem. Ze wszystkim pięknie dziękuję. Co można przenosić do rzeczodzielni? Do rzeczodzielni można przynosić odzież damską, męską. Teraz proszę, bo mamy sezon letni, zimowy, będę kwestionowała w ramach aury pogody. Czyli teraz mamy lato, poproszę o rzeczy na sezon letni. Tak jak wspomniałam, chłopięce, dziecięce, różnego rodzaju. Nie przyjmuję już obuwia, z racji tego, że doszliśmy do wniosku, że jednak to obuwie niech będzie nowe, chyba że ktoś kupił pana deski adidaski nowe, 10 par i mi je dostarczy, to ja nie będę miała nic przeciwko. Ale suma summarum, zabawki, puzzle, punkt jest mały, nie jest za wielki, bo jeśli państwo kojarzycie ten punkt przy szpitalu średzkim, tam kiedyś była kwiaciarnia. Dla mnie to jest mój drugi dom i dla mnie jest wystarczający, ale pomieszczenie jest mniejsze i po prostu musimy to tak segregować, żeby to miało ręce i nogi. To czego nie przynosić w takim razie? Pomieszczenie nie jest duże. Nie przynosimy gabarytów, typu nie wwozimy wózków, mebli, wiadomo, większych rzeczy, które naprawdę zakłócają to miejsce, tak? Ale na grupę już można takie rzeczy wrzucać. Ale przez grupę to robimy, zajmujemy się meblami, tapczanami, kuchnię. No, grupę można wszystko, bo tam jest darczyńca i tam jest automatycznie odbiorca, który to chce, prosi i woła. Więc my państwa zachęcamy nie tylko do tego, aby wspierać i publikować na grupie Wydam za darmo, ale również odwiedzać rzeczodzielnie. Z całego serca zapraszam. Przy ulicy Czerwonego Krzyża w Sierodzie. A duże jest zainteresowanie przez te 2 miesiące w zasadzie? Powiem tak, jestem przeogromnie zaskoczona ilością ludzi. Owszem, nieraz zdarzy się, że może ktoś z państwa zobaczyć, że są notorycznie wciąż te same osoby. Są, ale to są takie moje przyjaciółki, koleżanki, które są wolontariuszkami, tak zwanymi charytatywnie. Bardzo mi pomagają. Dziękuję Kasi, dziękuję Natalii, pani Małgosi, Joli, Monice. Bez was no, nie ma tego miejsca. Dziękuję. Nie należy przychodzić i bać się prosić o pomoc od ciebie. Nie, jeśli chodzi o sprawy prywatne związane z bardzo trudną sytuacją materialną, pozwolę sobie dodać, że nie jesteśmy PCPR-em ani OPS-em, ani żadną instytucją, gdzie państwo macie się bać. Na tyle, na ile ludzi znam, na tyle, na ile dobroć ludzka przerosła moje nieraz oczekiwania, śmiało proszę prywatnie do mnie lub do którejś z administratorek prosić o pomoc. Przeważnie robią to do mnie z tego względu, że chyba mają bardziej większą śmiałość. Ale proszę się tego nie bać, nie? Tuż po otwarciu rzeczodzielni napisałaś na swoim Facebooku: bycie człowiekiem dla człowieka to najpiękniejszy dar. To jest wasze motto. Tak. Motto rzeczodzielni. Tak. Czy w dobie, znaczy nie chcę powiedzieć w dobie hejtu, ale w czasach, gdy ten hejt faktycznie no jest wśród nas, no, nie ukrywajmy, gdzie, jest. Gdzie nie otworzymy internet, tam no niekoniecznie dobre rozgłosy się toczą w dobie cyfryzacji tej dobrej i niedobrej niestety, niełatwej biurokracji, łatwo działać społecznie. Powiem w takim mieście jak Środa właśnie. Powiem tak, Środa jest pięknym miastem, są tutaj wspaniali ludzie. Myślę, że moja osoba, dla niektórych moja wizytówka mojej osoby nie jest aż taką złą. Myślę, że na tyle, na ile możemy sobie nawzajem zaufać, działamy, ale faktycznie zdarzyło się, że spotkałam się z różnymi opiniami. Przełkłam to głęboką śliną, uśmiechnęłam się i po prostu nic w tym kierunku nie robiłam. Jeśli by ktoś nas obraził na grupie facebookowej lub nawet teraz w rzeczodzielni, proszę mi wierzyć, już taka słodka nie będę. Bo za dużo dobrego żeśmy zrobili, żeby ktoś przez coś mi to zepsuł. Zdarzyły się różne sytuacje, zdarzyły się również kradzieże, zdarzyły się również złe opinie.
tak jak wspomniałam, są zwolennicy i krytycy tej mojej grupy i obecnej Rzeczodzielni, ale proszę Państwa, no to nie o to chodzi. Tu chodzi o wsparcie, o pomoc i bycie człowiekiem do człowieka. Uważam, że pewne rzeczy wynosi się z domu i jeśli ktoś zaznał kiedyś, ja nie mówię biedy czy czegokolwiek, broń Boże, chroń Boże od tego, ale pewne, no pewne te walory wynosi się z domu i jeśli ktoś rozumie, o co tutaj w tym biega, to zrozumie resztę. Już ponad 2 lata temu w rozmowie ze Zbyszkiem Królem na łamach Gazety Średzkiej mówiłaś o tym, że twoim marzeniem byłoby otworzyć fundację. Tak. Lub stowarzyszenie. Lub stowarzyszenie. Tak. Jak ta inicjatywa przebiega? Albo inaczej, jaki jest na nią pomysł i czy już coś udało się w tym kierunku poczynić? To znaczy się może zacznę tutaj od początku, bo na pewno większość ludzi, przede wszystkim średzian z lat 93, 96 i 2000 dalej, zna mnie jako z zawodu sprzedawcy. Spotkałam bardzo dużo ludzi za ladą. Nie wstydzę się tego, że jestem z zawodu sprzedawcą. Nie wstydzę się tego, że pracowałam za ladą. Nie wstydzę się tego, że skończyłam szkołę branżową, dawniej zawodową, bo dzięki temu poznałam cudownych ludzi, z którymi w większości mam kontakt do dzisiaj. Tak jak wspomniałam, pani Aneta Kłopot-Wartecka dopięła do tego, namawiając mnie, bym skończyła szkołę średnią, za co jej bardzo dziękuję. Skromność moja teraz nie pozwoli, ale pozwolę sobie powiedzieć, że ukończyłam liceum ogólno 4-letnie kształcące w Euronauce. Pnę się wyżej, robię szkolenia, robię kursy, robię staże. W kierunku właśnie w tym, żeby jak najwięcej zdobyć wiedzy odnośnie pomocy dla drugiego człowieka. Ja bym chciała bardzo założyć fundację lub stowarzyszenie. Wiem, że to nie jest taki hop-siup, bo to troszeczkę zachodu jest, ale uważam, że jeśli łyżeczką małą będę zbierać pewne doświadczenia, ta większa łyżka się pojawi. I my za powstanie fundacji, które jest stowarzyszenia, takiego jak, o jakim marzysz, bardzo trzymamy kciuki. Państwa i moim gościem była Marysia Duszczak-Wujek, administratorka grupy Wydam za Darmo, Środa Wielkopolska oraz inicjatorka i prowadząca Rzeczodzielni w Środzie Wielkopolskiej, kobieta z sercem na dłoni. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jest mi bardzo miło, pięknie dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło, Krzysiu, z tobą teraz przeprowadzić ten wywiad. Bardzo dziękujemy. No po prostu jesteście fajni. Dzięki, zapraszam wszystkich koło Szpitala Świeckiego, nie? Nie zapomnijcie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Oczywiście zapraszamy i zachęcamy Państwa do obejrzenia kolejnego krótkiego materiału, bowiem w sobotę w Parku Planty odbyło się pierwsze sąsiedzkie spotkanie, w czasie którego rozmawiano o tym, jak powinna wyglądać starówka. Czyli chociażby to miejsce, które widzą Państwo za naszymi plecami. Piękne. Szeroko. O tym spotkaniu będziemy pisali w czwartkowym numerze Gazety Średzkiej, do lektury już dzisiaj zapraszamy, ale póki co pokazujemy, jak to spotkanie wyglądało. Koniecznie oglądajcie. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja bardzo zachęcam też Państwa, abyście oglądali nas na YouTubie. Wystarczy wejść na nasz kanał Gazeta Średzka i zobaczycie tam nagrania z poprzednich tygodni. Między innymi nasz ostatni, poprzedni odcinek, który poprowadziły dzieci. Bardzo serdecznie zapraszam. Można też pisać do nas na adres mailowy przeglądtygodnia@gazetasredzka.pl i tam prosimy, abyście Państwo pisali, co chcielibyście w naszym przeglądzie zobaczyć, z jakimi gośćmi chcielibyście, abyśmy porozmawiali, ale też prosimy lokalnych muzyków, aby tam zgłaszali swoje klipy, które bardzo chętnie w naszym przeglądzie będziemy publikować. A moim i Państwa gościem jest w tej chwili Grzegorz Budasz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Grzegorz Budasz, czyli średzki restaurator, społecznik, który jest zaangażowany w mnóstwo przedsięwzięć. I oczywiście radny miejski, samorządowiec, który też dba o to, aby tutaj, szczególnie w centrum, a nie tylko, dużo rzeczy ważnych się odgrywało. I będziemy rozmawiali właśnie przede wszystkim o starówce,
I chciałem zapytać Ciebie najpierw, Ty jako mieszkaniec widzisz, że ta starówka się rzeczywiście przez te lata zmieniała, ona się zmienia? Starówka zmienia się, z tym, że patrząc pod kątem przedsiębiorcy, to ona pustoszeje. Tutaj tu nie ma życia, bo niestety koszt wynajmu metra kwadratowego na płycie rynku kosztuje. Koszty pracownicze, to wszystko generuje duże koszty i myślę sobie, że nie ma chętnych na to, żeby prowadzić jakieś tutaj drobne geszefty czy jakieś ogródki, tak jak było to wzorem lat 90., gdzie wchodziliśmy z tym wolnym rynkiem i tutaj rynek jednak tętnił życiem. Dzisiaj bliskość do Poznania powoduje to, że w piątek, środa po południu pustoszeje, bo jednak taki Poznań, większe miasto, miasto akademickie ma więcej możliwości, więcej atrakcji do zaproponowania niż tutaj akurat jest w środzie. Aczkolwiek uważam, że powinniśmy robić i będę jako radny wymagał, będę prosił służby, które za to odpowiadają, aby urozmaicić ten program, który jest kulturalny, czy teraz mamy piękną nową bibliotekę, żeby wyjść też na zewnątrz i żeby po prostu zaprosić tych ludzi, żeby uczestniczyli w tym życiu miasta. My, mieszkańcy, ci, którzy mieszkają tu od zarania, od 30-40 lat, to my już sposób na życie znaleźliśmy, ale my chcielibyśmy, ja chciałbym zaproponować, żeby te pokolenie Z, te pokolenie, które po prostu wchodzi w życie w tym mieście, żeby jednak zostało, żeby nie wyjeżdżało do Poznania, tylko żeby zostało, żeby uczestniczyło tu w różnego rodzaju wydarzeniach, które po prostu są ciekawe. My w środzie też mamy bardzo ciekawych ludzi, którzy po prostu mogą coś od siebie dać, bo tylko i wyłącznie słyszymy narzekanie, ale pochwalmy tych, którzy chcą coś zrobić, bo narzekamy, że nic się nie dzieje, nie? Ale uważam jedno, że w ciągu ostatnich 5 lat to miasto wypiękniało. Ono naprawdę stało się piękne. Ja mam do czynienia z obcokrajowcami. Oni mówią, starówka jest tak piękna jak Lwów. Mhm. Czyli przyjeżdżają obcy i zauważają to, czego my na co dzień nie zauważamy. W porządku. Miasto jest coraz ładniejsze, starówka jest coraz ładniejsza, bo i odnowione kamienice przede wszystkim i ładne chodniki wszędzie, a jednocześnie co drugi sklep w bocznych uliczkach jest pusty i pusta witryna. To co tutaj w pierwszych moich słowach powiedziałem, cały handel, cała gastronomia praktycznie opustoszała, bo czynsze są drogie, koszty pracownicze są drogie, nie ma pracowników i tutaj niestety, drodzy Państwo, ale czeka nas pustka, na przykład w restauracjach, nie? Gdzie będą kebaby, bary, gdzie będą tak zwane dania fast foodowe na wynos, a nie będzie typowej restauracji ze względu na koszty, które po prostu generuje prowadzenie takiej restauracji. Na Starym Rynku mamy 2 restauracje, gdzie akurat właścicielami restauracji są właściciele budynków i to na pewno pomaga. Natomiast wszystkie pozostałe tak naprawdę niestety poupadały. Tak, bo koszty wynajmu są dość duże. Ja po prostu jestem właścicielem, nie płacę czynszu. Nie? Sąsiad mój też jest właścicielem i nie płaci czynszu i jakoś tam jeszcze to wszystko bilansujemy, aczkolwiek jest bardzo trudno, bo tak jak powiedziałem dzisiaj, koszt pracownika to jest, już sięgamy kosztów, które są na zachodzie, a niestety w takich Niemczech myślę sobie, że oni dużo, dużo więcej skorzystali, jeśli był COVID. U nas pieniądze, które miały trafić tam, gdzie trafiły, no nie trafiły, a my musimy się nadal borykać po COVID-zie, gdzie w mojej restauracji my już nie wróciliśmy do tego, co robiliśmy przed COVID-em. Także że no to mamy prostą odpowiedź, aczkolwiek mamy młodych ludzi, pasjonatów, którzy chcieliby coś zrobić. I uważam jedno, że jeśli będziemy pomagać, że jako my, miasto, będziemy pomagać, żeby ci ludzie tutaj po prostu
swoją tą wenę twórczą w różnych branżach, żeby oni po prostu tu zostawili, to ja uważam, że miasto będzie piękniało. A jeszcze zapytam o te czynsze, bo wiemy dobrze, że był taki czas, kiedy te czynsze rzeczywiście na Starym Mieście bardzo mocno urosły i rzeczywiście była to najlepsza lokalizacja. Dzisiaj nie jest to najlepsza lokalizacja. Może te czynsze są za wysokie i może właściciele budynków w centrum miasta powinni jednak te swoje oczekiwania troszeczkę umniejszyć. Chyba, że już zmniejszyli. Pan to wie najlepiej. No, ty wiesz najlepiej to. Ja myślę sobie, że tu już te czynsze spadły, ale tych ludzi, którzy chcą prowadzić gastronomię czy jakieś małe geszefty, jest coraz mniej, bo taki człowiek pracujący u mnie w restauracji zarobi 5-6 tysięcy złotych, ma opłacony ZUS, ma wszystkie świadczenia socjalne, które są, a niestety, jeśli prowadziłby jakiś mały geszeft czy jakąś budkę z hotdogami, czy nawet i budkę z lodami, uważam, że nie jest w stanie tego wszystkiego osiągnąć, gdzie idzie, świadczy pracę od do. I kiedyś mój kolega powiedział, że korporacje zjedzą naszych sukcesorów, czyli nie będziemy mieli, ja z żoną prowadzę i 30 lat prowadzimy restaurację. I u nas, w naszym przypadku też pewnie nie będzie sukcesorów do przejęcia tej restauracji. Także, że tutaj temat jest złożony, ale myślę sobie, że my jako radni tego miasta też moglibyśmy mieć jakiś wpływ, żebyśmy symboliczną na przykład opłatę za wynajęcie kawałka tej płyty Starego Rynku zażądali od najemców, no to ja myślę sobie, że ten rynek zacząłby na nowo żyć, bo pomysłów na to, młodzi ludzie pomysłów na to mają sporo, tylko jeśli zwalamy ich z nóg kosztami, które po prostu od razu nas tutaj obciążają, myślę sobie, że się zniechęcają, ale ja naprawdę chętnie bym zaprosił, żeby symboliczną złotówkę tylko wziąć, tylko żeby ściągnąć tych ludzi, którzy by chcieli cokolwiek tutaj pokazać swoją pasję, która po prostu mają. I myślę, że jesteśmy w stanie, wzorem jakichś miast, które gdzieś byśmy musieli popatrzeć, jak jest na zachodzie, bo oni z tymi problemami się tak samo borykali i borykają, jak i u nas, bo cały handel ze Starówki wyszedł na zewnątrz, bo klienci wyjeżdżają, przyjeżdżają samochodami i dzisiaj młodzi ludzie są wygodni, podjeżdżają pod market. I to, co powiedziałem na samym początku, bliskość Poznania. 35 kilometrów i jesteśmy w Poznaniu, gdzie mamy szeroką gamę propozycji i kulturalnych, i rozrywkowych, i gastronomicznych, gdzie trudno jest powalczyć, ale myślę, że nie poddajmy się, nie? To miasto będzie nam piękniało. Czy miasto, sam pytam o samorząd, może zrobić po prostu coś więcej? Rozmawiamy w tej chwili o tym, że może rzeczywiście tutaj na placu zrobić niższe opłaty po to, żeby jakaś mała gastronomia rzeczywiście tutaj się pojawiała i żeby chociażby w tym okresie letnim działała. Czy coś możemy poza tym zrobić? Bo ta oferta kulturalna, która nawet na rynku jest, ona nie jest wcale taka uboga, prawda? No nie, bo dzieje się. Ktoś mówi, bo się nic nie dzieje. Nie, ten kto nie chce zauważyć, to on zawsze będzie narzekał. Malkontentów nie brakuje, ale dzieje się. No myślę sobie, że tutaj, powiedzmy, prosta rzecz, wstawienie kilku donic, nie? I już ten namiot nam upięknił trochę. A pójdźmy dalej, a weźmy, może ktoś by tutaj chciał poprowadzić ciastkarnię albo żeby kawę wydawać. Przecież z miłą chęcią ci klienci przyjdą, ja mówię teraz jako radny, bo ktoś by mógł odbierać mnie, że ja będę tutaj bronił wszelkimi siłami, żeby tylko ten klient do mnie przyszedł. Nie, drodzy Państwo, ja zauważam jedno. Jeśli tu na rynku się coś dzieje, nawet jeśli przyjeżdżają fast foody, to u mnie w restauracji też się dzieje. Także zachęcam,
Marzyło mi się kiedyś, że będą tutaj trzy ogródki, nie mogę sąsiada namówić, żeby stworzyć ten ogródek, żeby Grzegorz wyszedł tu z frontu, żeby były trzy ogródki, żeby ten klient miał różnorodność spotkania się. Myślę sobie, że jeśli zaszczepimy wśród młodych ludzi, bo to, co zawsze powtarzam, 5 lat temu powtarzałem i przez 5 lat to samo powtarzam. Osoba, która ma już swój wiek, tak jak ja, to nie ma tyle weny, tyle inwencji twórczej, co człowiek młody, który jeszcze ma pełno myśli, które się burzą, kotłują i on może coś tutaj w naszym tutaj tym skromnym otoczeniu wnieść. A naprawdę, drodzy Państwo, ja zawsze powtarzałem, że to miasto powinni urządzać młodzi ludzie, ludzie, którzy po prostu będą tu żyli dłużej niż ci staruszkowie, którzy mają po 60-70 lat. Aczkolwiek uważam, że i to miasto się zmienia, nie? Że ostatnio dyskusja była na temat sejmików kultury. Uważam, że to, co było, to już nie może iść w tym kierunku. To musi się zmieniać, bo to pokolenie Z, ono oczekuje czegoś innego. Dzisiaj nie popatrzmy na to, że na przykład jestem teraz wrogiem numer jeden pani dyrektor Ośrodka Kultury i pani dyrektor Biblioteki, bo wystąpiłem z uchwałą o połączenie tych dwóch instytucji i zrobienie Centrum Kultury. Nic by to nie zmieniło, ale byśmy zyskali na tym, że przyszłoby kilku młodych ludzi, entuzjastów, którzy po prostu chcieliby cokolwiek zmienić. Nie? Ja sam mam 62 lata i też próbuję, namawiam mojego syna, żeby po prostu zmienić, namawiam syna, żeby tu na rynku w godzinach popołudniowych czy nocnych zorganizować taki koncert Candle Life. To jest muzyka przy świecach, muzyka organowa. I myślę sobie, że ja od burmistrza nie będę chciał żadnej złotówki i postaram się to po prostu na moje możliwości, żeby na 15 sierpnia już wszystkich zapraszam, że zrobimy taki koncert, czyli koncert światła, a muzyka dla wyboru, dla każdego coś miłego. Grzegorzu, już w tej chwili zaprosiłeś ludzi, więc myślę sobie, że już syn w tej chwili nie ma odwrotu i ten koncert 15 sierpnia tutaj na Starym Rynku się odbędzie, więc my już dzisiaj zapraszamy oczywiście. Ja tylko na koniec jeszcze chciałem Ciebie zapytać, mamy nową kadencję, Ty masz jakieś takie główne zadania, które widzisz, które należałoby w tym 5-leciu zrealizować? Jestem, na pewno miasto powinno się rozwijać, żeby piękniało. Nie? I myślę sobie, że mamy ku temu dobrych fachowców, którzy to są w stanie zrealizować. Ja myślę, że ja chciałbym dokończyć to, co zacząłem, a jeszcze nie zostało skończone. Nie? Czyli chciałbym jednak połączenia tych dwóch instytucji, żeby powstało Centrum Kultury. Ale będę rozmawiał z moimi kolegami radnymi, czy to się uda, czy się nie uda. Ja jestem przewodniczącym Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej. Nie? I chciałbym doprowadzić, tak jak w wielu miastach jest, tak jak na przykład w Poznaniu na Starówce, żebyśmy osiągnęli z moimi kolegami, którzy kiedyś byli przeciwni, żebyśmy osiągnęli takie porozumienie, że sprzedaż alkoholu na terenie miasta będzie obowiązywać do 22. Żebyśmy uczyli się od lepszych od siebie. I myślę sobie, że ci ludzie, którzy to wprowadzili, te samorządy, które to wprowadziły, one już spijają tą śmietankę w postaci tego, że jest większy porządek. Że nie ma po północy, nie ma ludzi, którzy idą gdzieś niszczą. Jeśli ktoś chce się napić, to może się napić właśnie kulturalnie w ogródkach, w pubach, gdziekolwiek. Ale rzeczywiście tych dużych miast już jest nie tylko dużych, już jest całkiem sporo, chociażby Poznań tutaj. Tak jest, Poznań, Kraków. Ale również mniejsze miasta już rzeczywiście wprowadzają takie regulacje. Tak, bo drodzy Państwo, jeśli ktoś przyjdzie do mnie do restauracji, to kelner, barman, on za tego klienta odpowiada. Jak będzie już pod wpływem alkoholu, on alkoholu nie poda. A dzisiaj w tych sklepikach, z tym, że zaznaczam, będę
będę chciał, żeby ten zakaz, żeby sprzedaż alkoholu była do 22, to ja będę chciał, żeby to było na całym terenie gminy, czyli stacje benzynowe, wszystko, etc., wszystko po prostu będzie o tej godzinie zamknięte. Alkoholu nie będziemy tam też sprzedawać i podawać. Koncesja będzie od godziny 6 rano do godziny 22. Bardzo ciekawy pomysł. Grzegorzu, bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę dla nas i dla naszych słuchaczy. Moim gościem był Grzegorz Budasz, świecki restaurator, radny miejski. Bardzo dziękuję. My, dziękuję. Drodzy Państwo, zachęcamy tak jak zwykle do adopcji bezdomnych zwierząt. Pokażemy Państwu dzisiaj za chwileczkę na ekranie kotkę Krysię, która ma około 1,5 roku i boi się kotów. Widocznie coś się kiedyś wydarzyło, ale nie boi się ludzi i warto na pewno ją z tego schroniska przygarnąć. Wystarczy zadzwonić pod numer 691 362 757 i zapytać o kotkę Krysię, a my za chwileczkę już puszczamy ostatni element naszego programu, czyli będzie oczywiście motyw muzyczny. Serdecznie zapraszamy. Now